chrupie ci. Chodźmy do części mieszkalnej. O, tutaj widać, że jakiś magazyn. Dom wygląda na bardzo stary. Łazienka. Bardzo malutka. Z tego, co mi wiadomo, mieszkała tutaj starsza pani, która miała już problem z chodzeniem od jakiegoś czasu. Tutaj nawet mamy taki balkonik na kółeczkach, którym sobie pomagała. Kalendarz. 2003 rok. Naprawdę sporo czasu upłynęło od opuszczenia domu. Widać, że ktoś tutaj już szabrował. Zresztą zaraz zobaczycie. Troszkę rzeczy jest rozkopanych. Zobaczcie. Z szaf wszystko powyrzucane. Troszkę wyposażenia zostało, ale myślę, że te najcenniejsze rzeczy już zaginęły. Ładna drewniana lampa. Tutaj mamy jakiś komplecik. Wazonik. Dzbanek. I kilka kubeczków. Tutaj całkiem fajny zegarek. Dom jest niewielki, ale jednak sporo wyposażenia zostało, także będę miał wam co pokazać. Tutaj co? Jakaś kolekcja książek? Być może harlekiny. Tak. Harlekin Special. Gwiazdka miłości. Typowo miłosne książki. Jan Paweł II. Tutaj również. Czyżby to album ze zdjęciami? Pusty. Tutaj mamy całkiem fajne słoniki. Idziemy do kolejnego pokoju. Wygląda jak dziecięcy. Chociaż mogę się mylić. Nie. Raczej ubrania starszej kobiety. Być może ta, która tutaj mieszkała. Tak jest. Ładny widoczek. Po śmierci starszej pani nikt już nie dba o ten dom. Dlatego padł ofiarą dewastacji i oczywiście kradzieży. Wszędzie nitki. Tutaj również. Wygląda trochę jak w pasmanterii. O, mamy jakiś sprzęt. Tutaj Nokia. A po drugiej stronie komputer. Wygląda całkiem dobrze. Być może jest sprawny nadal. Czy coś jest w szufladzie? Nie. O, jaka ładna klimatyczna lampa.
od razu ze stoliczkiem. Idealna do sypialni. Idziemy dalej. Tutaj jest ulica główna, także tutaj muszę uważać. I raczej zrobimy tutaj bardzo szybko te przejście. Obrazek. Tak wygląda kuchnia. Niezbyt wielka. U góry beczka. Czekajcie, auto jakieś się zatrzymywało. Mam nadzieję, że nie do mnie. Trzeba wtedy będzie szybko stąd zwiewać. Jesteśmy w salonie. Zobaczcie, jak wygląda salon. Tu kiedyś musiał być komputer, ale z tego co widzę, to już zmienił właściciela. O kurde, tutaj zostało najwięcej wyposażenia. Słoniki, delfiny. Tutaj jakieś zdjęcie rodzinne. Szklany bałwanek. Zdjęcie dzieci. Muszelki. Nawet rozgwiazda jest. Policjana. Wow, jaki ładny komplet. Oczywiście kieliszki. Jak w każdym porządnym domu. Zdjęć rodzinnych trochę. Tutaj więcej ubrań. Zobaczcie, że tutaj mamy pampersy, ale to są już dla dorosłych. Co oznacza, że stan kobiety był kiepski. Dobra, teraz szybko przechodzimy. Przechodzimy. Gdzie byliśmy? A tutaj co jest? Tutaj jest wyjście główne. Zgadza się. Tu mamy dwa obrazki z ładnymi widokami. Tu chyba młyn. I toaleta. Z kabiną prysznicową. Kabina już zdemontowana. Szybkie przejście. Tak. I wracamy do tych pokoi. Wydaje się, że chyba wszystko obeszliśmy już. Jest też duże podwórko, ale na podwórku nie ma nic za bardzo. Tu byliśmy.
łazience byliśmy tutaj również. Dobra, możemy powoli kierować się ku wyjściu. Wygląda cały domek. Nie jest zbyt wielki, ale okazało się, że jest w nim bardzo dużo wyposażenia. Tu coś jeszcze jest. Coś w stylu komórki. I wejście na górę. Z tego co widzę. Nic konkretnego na strychu. Nie wiem, czy warto w ogóle wchodzić tutaj. Kurze jajko. A, nie ma tutaj nic. Można schodzić i powoli kończyć eksplorację. Dobra. Widokiem na ten stary domek zakończymy eksplorację i oczywiście widzimy się już niebawem.